Witam was wszystkich, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MCO, to witam was w totalnej grze mojego dzieciństwa. Jest to Tunkai. Udało mi się dostać kopię tego strasznie dawno. Było to w jakiejś starej gazecie, nie mam pojęcia skąd, nie mam pojęcia, jak ta gazeta się nazywała, nie wiem, czy to była CBMK, czy coś innego. Dostałem to właśnie i do tego zagramy sobie teraz tą grę. Wyścig zaraz się zacznie! Zobaczmy, na którym torze! Mam odblokowane wszystko, jak widzę, to dobrze. Dobrze, że grałem w to jeszcze wtedy. Okej, zagramy sobie na jakimś podstawowym torze, nie jakimś skomplikowanym. Ile okrążeń wybierasz? Słuchaj. Na tym zagramy, to nie jest fajne. Zagramy sobie trzy okrążenia, okej. Zagramy sobie moją ulubioną postacią. Jest to Nikki Carr. I auto może być Cadillac, okej. Niebieski, super. Gotowi do startu, start! Muzyka w tej grze jest zajebista i to, że wyprzedzamy przeciwników i śmiejemy się im w twarz, jest niesamowite moim zdaniem. Pod pewnym shiftem możemy rzucać na przykład miny, jak ktoś nie wpadnie, ok. Jak ktoś wpadnie w naszą pułapkę, podnosi naszą postać rękę do góry, co sygnalizuje, że tak, ktoś w to wjechał. Tunkai jest trochę stara, nie pamiętam dokładnie, który rok, chyba 2003. O, ktoś wypuścił rakietę i ja właśnie ten dostanę. Dokładnie tak. Każdy ma dźwięk jak wyprzedza i dźwięk rozstaje, inny, i to jest bardzo, bardzo fajne. Widzicie, to jest Pangadua po lewej, w zielonym samochodziku, to jest nasz host. I tak, Tunkai, moi drodzy, jest to Mario Kart komputerów tak naprawdę. Jest coś, co było niesamowite, jest to coś, co było unikalne w swoich czasach i jeżeli dobrze pamiętam, nikt czegoś takiego nie zrobił przed Tunkajem. Mogę się oczywiście mylić, dzięki za booster. I no jedziemy, zbieramy paczki, atakujemy swoich przeciwników i naszym celem oczywiście jest zajechać pierwszym. Bo teraz sobie odpalił tarczę Pangadua, widzicie, chmura mu nic nie zrobi. I ja przy tej grze spędziłem niesamowite godziny. Ja co chwilę do niej wracam. Rayman i Tunkai to są dwie gry, które jest ciężko dostać. Szczególnie w polskiej... Ała, Jezus Maria. Ała! W polskiej wersji językowej. Więc to fakt, że mam te gry, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I to są też gry, które nigdy nie odinstalowuję z komputera. Nie wiem, tak już mam, tak jest mój nawyk po prostu. I raczej nie będę robił całej serii z Tunkara, jest to jedno odcinko, więc jeżeli oczywiście ktoś wyrazi chęć zobaczenia większej ilości Tunkara, to ja bardzo chętnie, bo ja tą grę nie też, że oganiam, to jeszcze bardzo, bardzo przyjemnie się w nią gra. Ja widziałem na internecie ludzi, którzy grali właśnie w to, to oni zajeżdżali na 5., 6. miejscu, nie mam pojęcia jakim sposobem. Ja za każdym razem jak ja to zajeżdżam pierwszy, jeszcze widzicie po lewej mamy taki pasek, który pokazuje nam, gdzie są przeciwnicy i gdzie my jesteśmy na mapie. Dostaliśmy właśnie tarczę, więc zawsze ich odganiam i nie jest to ciężkie. Tylko wiadomo, też jeśli chodzi o oglądanie filmu czy nagrywanie filmu, bycie cały czas na pierwszym miejscu jest... O, dostałem rakiety dwie. Niebieskie rakiety zawsze lecą do gracza na pierwszej pozycji. Jak ktoś jest cały czas na pierwszym miejscu, to jest niefajne do oglądania zawsze do filmów typowo. Zawsze fajnie jest zobaczyć, jak ktoś sobie nie radzi, albo ma tak zwaną gorącą sytuację, czyli jest ostatnie okrążenie, on jest trzeci albo czwarty i musi wjechać pierwszy i zawsze widzę, chce zobaczyć, jak on to zrobi, jak, czy on sobie da radę, wiecie, o co chodzi. Więc zawsze fajnie jest zobaczyć. No ale ja mam nadzieję, że mój komentarz jest na tyle ciekawy i na tyle fajny i nie jest nudny, że jestem w stanie zapewnić rozrywkę. On jeśli idzie o ciebie z tymi rakietami. Jestem zapewnić rozrywkę, jak jestem na pierwszej pozycji. Tak mi się zdaje. Takie jest moje zdanie, nie wiem czy to jest nie poprawne i prawdziwe. Ale tak, no nie wytrzymam, 5. już dzisiaj w wyścigu. Pojedziemy sobie pierwszym samochodem, pierwszą kategorią samochodów, pierwszą szybkością samochodów, a za chwilę pojedziemy sobie w wyścig na 5 okrążeń na innej mapie. I pojedziemy sobie najszybszym autem, jaki jest. Bo jeżeli mam odblokowane wszystko, to ten samochód też powinien mieć odblokowany. Dobra, to jeszcze mamy już powoli do mety. Nie jest najgorzej. Sphinxa załatwimy, a przykład drzewa możemy rozwalić. Proszę bardzo. I to są też przeszkody na drodze. Tu jest dużo rzeczy, które można rozwalić, które potem będą na drodze, albo będą się gdzieś walać. To jest naprawdę, naprawdę fajne moim zdaniem. Uwaga, pierwsze miejsce. Koniec wyścigu! I co było bardzo fajne, zaraz pokażę. Gotowi do startu, start! To jest powtórka, tak? Ale to nie byle jaka powtórka jest, ponieważ jak kliknę sobie strzałkę w górę albo w dół,
mogę się przewijać między zawodnikami. I jeżeli ktoś nie radził sobie w wyścigu czy coś, to mogę do tego wyścigu wrócić. Nie można przewijać w przód i w tył. Można chyba zatrzymywać, jak pamiętam. Mogę się przewinąć tego przeciwnika i zobaczyć, gdzie mu się nie udało, albo co się stało i tak dalej. I to jest mega fajne, to moim zdaniem to powinno być w każdej ścigałce, jak kiedykolwiek powstała. Takie jest moje zdanie. I dobrze, że oni nie wydają dźwięku, jak wyprzedzają sami siebie, tylko wyprzedzają mnie, bo wtedy byłby straszny chaos, każdy by co chwila krzyczał gdzieś, więc... Takie jest moje osobiste zdanie, że to powinno być kompletnie w każdej ścigałce, jaka istnieje. Kontynuacja, widzicie, mogę zatrzymać, mogę odpalić jeszcze raz i mogę wyjść. Jest podium, oczywiście. Czas cały i najszybsze okrążenie. Okej, okay, pojedziemy sobie. Mamy mistrzostwa, mamy licencję, żeby na przykład na mistrzostwa licencji B wejść. Musimy wejść tutaj. Sprawdźmy twoje umiejętności. I porozbijać pachołki na całej mapie. Są trzy kategorie licencji. I dopiero potem możemy wziąć udział w mistrzostwach. Mistrzostwa są, z tego co pamiętam, trzy. Zaczynają się mistrzostwa! A, B, A widzicie? Zobaczmy, A, B, do której B, kategorii należy. C, C, C. Tak to działa. Są punkty, czyli za miejsce, jest na czas ogólny, jeśli chodzi o wszystkie czasy na mapach, jakie będą, i eliminacje, czyli na końcu zostają dwie osoby i tu pan gaduła tak, na żywo z wyścigu. Zaczynałem przejść, potem jest 5, 4, 3, 2, 1 i tak do samego końca, prawda? Prawda, okej. Okay. Wyścig zaraz się zacznie! Zobaczmy, na którym torze! Oho, jeszcze można zmieniać w ogóle kierunek trasy, może drugą stronę lecieć. Włączymy sobie to. I włączymy sobie 5 okrążeń, weźmy sobie Nikifara i uwaga, strzałka w górę. Maserati, jest to najszybszy samochód. Zobaczcie, mamy gwiazdkę jedną, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki i ultra gwiazdę. Jeśli chodzi o szybkość. Okej, okay, to będzie szalone. Gotowi do startu! Patrzcie na to. Start! Różnica jest diametralna! Powiem, dostałem, ale przez ten poziom, jak widzicie po lewej jest ten pasek, jak oni, jakby szybko przez ten pasek idziemy, to jest niesamowite, jak my się plujemy przez tą mapę teraz. Dlatego na przykład 9 okrążeń to wydaje się być dużo w takich wolnych samochodach, ale w takich szybkich wozach jak te, to jest nic. I jeszcze oni są czasami szybsi od nas, czasami nie. W tych wolnych samochodach tej szybkości aż tak nie czuć, ale to jest naprawdę niesamowite. To możemy w ogóle wyprzedzić, patrzcie na to. Zagraliśmy teraz naprawdę, no ta poprzednia mapa nie jest chyba na początku oblokowana, czy mogę się mylić. Ta jest, to jest podstawowa mapa. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, nie! Dostałem klucz naprawia samochód, bo jak tam się samochód zacznie dymić, to zaczniemy wolniej jechać, god damn it. Może nie gramy trochę w to. No okej. Okay. No wiadomo też, o, to się teraz wraca do tyłu. Jak ktoś przejdzie przez metę i wróci się, czyli przejedzie jeszcze raz, to automatycznie ma ostatnie miejsce i okrążenie do tyłu. Żeby nie może było oszukiwać i nabijać sobie okrążeń, tak twórcy zrobili. Masakra, jak ona wypyła do przodu, widzicie to? Jak ja mam to gonić ją? Trzeba spróbować, tego trzeba tego typa. On ma chyba coś, co do tyłu rzuci. Nie, tak nie. Ja nie dogonię już tu pochłopić. BUM! Pięknie, okej, okay, super. Upiekło mi się, mogę dostać w ogóle rakietami, za szczęście nie dostałem. Patrzcie po lewej w ogóle na mapę. Sumo. Tutaj, o no nie! Sumo gdzieś tam się zablokował. Ciekawe. Dobra, mam boosta. Chciałem to zebrać po tym, jak zbieram boosta, to ale... Jum! Fucking hell! Jesus, bardzo! O, i to jest, są trzy rodzaje boostów. Tak jak przed chwilą, jest jeszcze pojedynczy i jest tak jak dzieje się teraz, który nam powinien sam naprowadzać wszystko, no ale... Dobra, ją trzeba zgwałcić dosłownie. Do widzenia, ja jestem pierwszy, ja jestem falcej, my to decyduję. Dobra, tutaj damy chmurę. Miejmy nadzieję, że ktoś to wpadnie. O, widzicie, były teraz takie bramy właśnie, takie łuki. Jednego już nie ma, bo ktoś to strzelił. Super, elegancko. Dobra, bum, mina. Dobra, ja pryję do przodu, ja muszę uciekać, chociaż przy tych prędkościach jeden błąd i od razu nas doganiają, nie? Jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, ale jak się kręcimy, dostajemy, to się kręcimy w powietrzu, nie? Nie trafiłem, o, trafiłem chmurą. A to nie była moja chmura, no nieważne. Okej, okay, stanę rakietą po raz kolejny. Ajajajaj, kręcimy się tak, żebyśmy... No, zakałapućkali się w tym, co robimy, no nie? Bardzo fajna mechanika. Chyba tu ją wyprzedzimy. Żeby dostała... O, shit, żeby dostała rakietę. Nie, nie, nie! Nie, no! To była twoja rakieta. A masz.
Jeee, trafiłem. Ale chaos, teraz są prawie wszyscy przy sobie. Te wyścigi na tych najwyższych prędkościach to jest chaos kolejny, nie? Miał busa i mnie dogonił. Mój Boże, okej, zostało nam jeszcze jedno okrążenie. Jak przejdziemy teraz metę, wypadałoby to zrobić tak jak należy. Ten to został pięknie, został nam pangadła z przodu. Tak go wyprzedzimy, pięknie, elegancko. Cyk, cyk, cyk. Ostatnie okrążenie! Amosz! O nie! Amosz! Naja! O, co on zrobił? Fucking hell! Dobra, zabrałem coś. Jest git. O, fuck! Odbił mnie w ścianę. Co za dziad. Chyba sumo dostał. O, jeszcze puścił takie rzeczy. Chyba ja nie dostałem. Dostał dwa razy chyba jak to mówią. Pięknie, ale to już kończy wyścig. Ja chcę być pierwszy, jestem biały niczego. Dobra, tu się uda, to się uda, to się uda, to się uda, to się uda. A, pięknie. Emocje jak na grzybach, panie i panowie. Mój samochód ledwo dycha, widzicie, mój tył jest trochę... Nie. No nie, Lupiteko! Nie! No nie! Piąty zajechałem. Koniec wyścigu! No cóż. Panie i panowie, to był Tunkar. Gra niesamowicie dalej bawi po tylu latach. Ogólnie... O, jeszcze dostałem, pięknie. Stare gry moim zdaniem niesamowicie bawią, niesamowita zabawa to jest, jeżeli znajdzie się odpowiednią pod siebie. Tunkar i Rayman to zdecydowanie były gry pode mnie, które ja ujeżdżałem i kosiłem jak tylko mogłem i jak widzicie dalej się przy nich zajebiście bawię. Także Tunkar na internecie albo odjazdowy rajd pod dwoma nazwami jest, polecam kupić Tunkar jednak. Jeżeli wam się ta gra podoba, to na internecie na pewno znajdziecie jej za jakieś niesamowite pieniądze, na Chomiku też na pewno ją znajdziecie, także polecam, żeby ją ściągnąć. A jak na razie żegnam się z wami, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć, pa, to byłem Tunkar i zapraszam was na kolejne filmy. Trzymajcie się, pa, pa.